Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczyna się szczyt klimatyczny w Madrycie, szczyt, który będzie takim zwieńczeniem, podsumowaniem także polskiej prezydencji zapoczątkowanej szczytem klimatycznym, który się odbył w ubiegłym roku w Katowicach. Przed rozpoczęciem tego szczytu pan premier Morawiecki podsumował te nasze osiągnięcia, jakby potwierdzając kompletne fiasko polskiej polityki energetyczno-klimatycznej, a ściślej jej brak. Pan premier mówi o tym, że będziemy redukować emisje tylko wtedy, kiedy nam za to zapłacą, ale nie proponuje niczego konstruktywnego i konkretnego. Pan premier w ten sposób jakby kontynuuje swoją wizję polityki energetyczno-klimatycznej przedstawioną na czerwcowym szczycie Rady Europy, gdzie Polska ustami pana premiera zablokowała konkluzję o neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jest to o tyle ważne, że te konkluzje mają ścisły związek z negocjowanym obecnie budżetem Unii Europejskiej, a tu wspólnie z państwami Unii Europejskiej będzie prezentowana na szczycie w Madrycie polityka unijna w tym zakresie. Te konkluzje właśnie mają znaczenie w tym, ile i jakie środki wynegocjujemy dla Polski na sprawiedliwą transformację. A przypomnę, że to są ogromne pieniądze, mówi się o kilkudziesięciu miliardach euro zaproponowanych do budżetu między innymi przez komisję pod przewodnictwem premiera Buzka. To jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który pozwoliłby nam przekonwertować naszą gospodarkę w kierunku niskoemisyjnej, w kierunku sprawiedliwej transformacji energetycznej. Tymczasem taka blokada i takie pohukiwania stawiają nas w bardzo trudnej sytuacji, jakby te środki nam już na wstępie niemal odbierając, zwłaszcza, że oczekują partnerzy, że my zaproponujemy jakieś rozwiązania. Oprócz tupania nogą niestety nie ma nic. Pan premier naszą drogę do transformacji energetycznej widzi jako marsz pod rękę z rosyjskim węglem, którego import rośnie, a emisje wbrew manipulacjom, które pan premier prezentuje, niestety rosną. Jesteśmy na pierwszym miejscu krajów europejskich ze wzrostem emisji CO2. Jednocześnie już w tej chwili nam grożą ogromne koszty, nam Polakom, bo to Polacy ze swojej kieszeni za to zapłacą. Grozi nam to i to już niemal jest pewnie, że w 2020 roku jako jedyny kraj europejski nie spełnimy żadnego z trzech celów polityki energetyczno-klimatycznej, a za zakup na przykład wirtualnej energii z odnawialnych źródeł, których rozwój zablokował ten i poprzedni rząd, będziemy musieli zapłacić zakupem wirtualnej energii, której wartość szacuje się gdzieś na 8 miliardów złotych. To są potężne środki, prócz utraty tych, które mogłyby nam pomóc zreformować, unowocześnić naszą energetykę, która niezależnie od paliwa i tak musi, ze względu na to, że jest przestarzała i nieefektywna, musi być reformowana, musi być modernizowana całkowicie. To jest niestety odpowiedź, te konkluzje są odpowiedzią pana premiera na postulaty obywateli, od postulaty Polaków, także niedawnego młodzieżowego strajku klimatycznego. Niezależnie od tego, z badań wynika, że 80% Polaków popiera rozwój odnawialnych źródeł energii, popiera politykę energetyczno-klimatyczną proponowaną przez Unię Europejską. Tymczasem z polityki klimatycznej mamy tylko Ministerstwo Klimatu, aczkolwiek poza nazwą nawet kompetencje nie zostały określone. Panie premierze, oczekujemy, że wraz ze swoim rządem zabierze się pan do pracy, a nie prowadząc politykę klimatyczną tylko szczytowaniem na szczytach klimatycznych.